Europejski Dzień Języków. Wiecie dobrze, że w tym dniu był rajd, następnego dnia były zawody sportowe, więc 26 września jest dzisiaj przeniesiony termin. 26 września to Europejski Dzień Języków. Zapamiętajcie też tę datę. Cała Europa świętuje w tym dniu swoją jedność i różnorodność. Podkreślamy, że jesteśmy na jednym kontynencie, że mówimy różnymi językami, ale możemy się porozumieć dzięki temu, że uczymy się języków obcych. W naszej szkole odbył się w tym roku konkurs na plakat w języku angielskim. To była jedna kategoria. I druga kategoria, konkurs na komiks. Właściwie zadanie polegało na przedstawieniu dowcipu, powiedzenia czy żartu w obcym języku w formie komiksu. Możecie obejrzeć wszystkie prace oraz nagrodzone dzieła na wystawie, która znajduje się naprzeciwko świetlicy. Także po naszym dzisiejszym konkursie zapraszamy na obejrzenie wystawy. Oddaję teraz głos pani Sylwii, która poinformuje nas o rozstrzygnięciu tego konkursu na plakat. Zacznę od trzeciego miejsca za plakat. Julia Jastrzębska i Helena Kurwa. Czy są? Trzecie miejsce zajęło. Kategorii mocniejszy. Następnie Paulina Piekart i Oliwia Borkowska. Drugie miejsce. Są? Proszę. Pierwsze miejsce zajął Piotr Grochowski i Mateusz Popłuca. Drugie miejsce w klasach starszych. Są to trzy drugie miejsca i jest to tak. Oliwia Bareja. Następnie Klaudia Kiełczykowska, ale ja wiem, że nie ma dzisiaj. I Dominika Miazga. Pierwsze miejsce zajęła Gabriela Janowska. Thank you.
domy na chęć konfirmana. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Thank you.
Sebastian? Proszę. Nie wiem, czy będzie pasowało. Gary, Gary, moja zwierzyna, zwierzyna lubi, przywiet na ja. Ty u mnie, adna zwierzyna na ja. Drugoj nie budziec nikada. Ty u mnie adna zawietnaja. Drugoj nie budziec nikada. Zwiezda lubi, zwiezda fałszywna moja. Zwiezda mylisz, milą wszędziej. Ty umiesz mieć na niebezwiedna ja. Twoich ociej niebiańskiej siły już przeżyste ja na widok, a nie widok i nad maliły już garysy. Zdawał się zaśpiewać, może jest ktoś jeszcze? Coś wiecie na ten temat? Nie. Oddaję, słuchajcie, chwila czasu dla komisji. Słuchajcie, ja dzisiaj mam poruszona wszystkimi występami. Uważam, że cudowne, wzruszające piosenki. Świetne wykonanie, troszeczkę tremy w tym wszystkim, bo tak wszystko na szybko wyszło. Możecie się przygotowywać do następnego konkursu, który będzie za rok. Myślę, że będzie więcej chętnych. Chwila dla komisji na zastanowienie się i wypisanie dyplomu. To zajęcie trzeciego miejsca. Gratuluję i dziękuję. Dobrze, następnie Karolina Jastrzewska, drugie miejsce. Egzaminacja.
Piasek, po drugie miejsce Sebastian Sitarz. Pierwsze miejsce egzekwo Julia Pesz i Adrian Łasiak. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam za rok i oby